Cześć, witam Was w dzisiejszych Szkółkowieściach. Dziś będziemy mówić o tym, że Pan Bóg wysłuchuje nasze modlitwy. Łączymy się teraz z Panią Klaudią. Dzień dobry dzieci! Witam się z Wami serdecznie znów po bardzo długim czasie. Słuchajcie, za nami mamy taki piękny widok. I musicie sobie wyobrazić, że za nami znajduje się piękny, wielki zamek, bo nasza historia właśnie się tam przenosi. Ja przyniosłam ze sobą berło, no bo berło ma król i mam też koronę, ponieważ koronę nosi królowa. Haman, który pracował na bardzo wysokim stanowisku u króla Achaszwerosza, bardzo nienawidził Żydów. Nienawidził ich dlatego, ponieważ oni nie pracowali w pewne dni tygodnia, czyli w sobotę, nie jedli też pewnych potraw, ale też nie kłaniali się bogom, którymi kłaniał się Haman. Więc tak jak ich nienawidził, po prostu postanowił ich zabić. Żydzi, kiedy się o tym dowiedzieli, zaczęli się bardzo, ale to bardzo modlić do Pana Boga, bo wiedzieli, że Pan Bóg wysłuchuje każdej modlitwy, Pan Bóg jest dobry i wiedzieli, że tylko w Nim mogą znaleźć pocieszenie i wybawienie i że tylko Pan Bóg potrafi ich wyrwać z tej całej sytuacji. Wiecie, królowa Estera była też Żydówką, więc to oznaczało, że również by zginęła, kiedy Haman postanowił ich wszystkich wytracić. Dowiedziała się o tym strasznym rozkazie od swojego krewnego, który miał na imię Mordochaj. Powiedział jej, że ma się również zacząć bardzo, ale to bardzo modlić i błagać Pana, żeby Pan ich wybawił. Po jakimś tam czasie Mordochaj znowu spotkał się z królową Esterą i powiedział jej, że jedynym rozwiązaniem byłoby, gdyby królowa podeszła do króla Achaszwerosza i z nim po prostu porozmawiała. Ale wiecie, to nie było takie proste, ponieważ nawet królowa nie mogła się tak często widywać z królem, póki król nie wyraził na to zgody. Bała się bardzo, ale dalej się modliła, poprosiła swoje służące, żeby się modliły. Żydzi również się modlili i pościli za tą całą sytuację, bo wiedzieli, że Pan Bóg, tylko Pan Bóg jest w stanie ich wyratować. I w końcu po namowie Mordochaja odważyła się pójść do króla, a wiecie, to była bardzo trudna decyzja, bo król też by mógł ją zabić po prostu, wchodząc tam do komnaty, gdzie rządził. Ale król na szczęście wyciągnął berło w jej kierunku i mogli spokojnie porozmawiać. Nasza historia kończy się bardzo dobrze, ale o tym dowiecie się już w przyszłym tygodniu. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że Pan Bóg wysłuchuje modlitw. I tak jak widzicie na tym przykładzie Estery, która miała bardzo trudne zadanie do wykonania, jak Żydów, jak bardzo się modlili o to, bo wiedzieli, że tylko Pan Bóg jest w stanie wysłuchać tej modlitwy, tak i my, bo Pan Bóg się w ogóle nie zmienił. Także chcę Was do tego zachęcić, żebyście z każdą sprawą przychodzili do Pana Boga, modlili się, mówili Mu o wszystkim, zrobicie sobie herbatkę, napijecie się soczku, porozmawiacie z Panem Bogiem, po prostu róbcie to, cokolwiek robicie. Pan Bóg Was wysłuchuje i na pewno na te modlitwy odpowie. Bardzo Was do tego zachęcam i polecam naprawdę. Pa, pa! Powiem Wam szczerze, że nie za bardzo lubię warzywa, ale w pierwszym kursie są całkiem sympatyczne. Jan Brzechwa na straganie. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan tak więdnie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku. Leżę tutaj już od wtorku. Rzeczę na to kalarepka. Spójrz na rzepkę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie. Jak tam rzepo? Coraz lepiej.
Dzięki, dzięki, panie Grochu. Jakoś szyje się po trochu. Lecz Pietruszka z tą jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to feler, westchnął seler. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraczku, mój czerwony, czyżbyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech no pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to fel, westchnął seler. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej Brukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta? A kapusta rzecze smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to feler, westchnął seler. Dziś niedziela, jubilate. A wiecie, co to znaczy? Radujcie się! Dziś trochę słów o tym. Widzowie Szkółkowieści. Miło was widzieć. Dziś niedziela jubilate, a jubilate znaczy radośnie wysławiajcie. Dzisiejsza niedziela jest szczególna dla mnie i dla 8 innych pań diakon, które wczoraj zostały księżmi. Była to pierwsza w naszym kościele w Polsce ordynacja prezbiterska kobiet. Czyli pierwsze 9 kobiet zostało księżmi. Być może znacie te panie, bo uczą was lekcji religii, albo szkółek niedzielnych, albo odprawiają nabożeństwa w waszych parafiach. Od dziś są księżmi, dokładnie tak samo jak mężczyźni. Dlatego ta niedziela jubilate jest dla nas wyjątkowa i szczególna. W szczególny sposób dziś wysławiamy radośnie Pana Boga. Bo po długim oczekiwaniu spełniło się nasze marzenie. Dlatego chcemy Panu Bogu za to wyjątkowo dziękować. A za co Ty możesz radośnie wysławiać Pana Boga? Być może w ostatnim czasie spełniło się też jakieś Twoje marzenie. Być może jest coś, za co możesz Panu Bogu podziękować. Jestem pewna, że coś takiego znajdziesz. A więc, tak jak mówi dzisiejsza niedziela, radośnie wysławiajmy wspólnie Pana Boga. Niedziela jubilate. Zapraszam was teraz na polecajkę, w której nowy modlitewnik. Cześć! Pan Bóg słyszy Twoje modlitwy. I taka codzienna modlitwa jest bardzo ważna w życiu każdego Bożego dziecka. W modlitwie pomogą Ci książeczki z serii Modlitwy Dzieci Bożych. Znajdziesz tam modlitwy inspirowane historiami biblijnymi, ale też modlitwy poranne, jak modlić się z Panem Jezusem, czy też modlitwy o lepszy świat. Wszystkie książeczki z tej serii są dostępne na naszej stronie internetowej www.warto.com.pl i oczywiście w księgarni w Cieszynie na Wyższej Bramie. Serdecznie was zapraszamy i do zobaczenia! Jeżeli długo oglądacie już Szkółkowieści, napiszcie w komentarzach, co teraz powinno być. Dam wam 5 sekund.
Już napisaliście? Mam nadzieję, że tak. A teraz zapraszam Was na kącik kreatywny. Cześć. Dzisiaj mam dla Was propozycję nie tylko pracy plastycznej, ale tego, jak spędzić rodzinnie czas. Proponuję Wam zawody. Zawody w układaniu puzli, które sami zrobicie. Bardzo proste, a jednocześnie może się okazać, że jesteście w tym dużo lepsi niż Wasi rodzice. Co będziemy potrzebować, żeby takie puzzle zrobić? Potrzebujemy dwie wytłaczanki, nie takie zamykane, tylko właśnie 20 albo 30 jajek. Potrzebujemy farby akrylowe, pędzle, nożyczki albo nożyk. Spodnia część wytłaczanki będzie naszą bazą, natomiast górną wytłaczankę będziemy musieli pociąć na elementy. Wycinacie tyle elementów, ile Wam przyjdzie do głowy i w takich kształtach, jakie akurat sobie wymyślicie. No to do dzieła, zaczynamy wycinać. Moja wytłaczanka jest już pocięta na elementy, druga zostaje w całości i tej nie wycinacie. Teraz każdy element naszej pociętej wytłaczanki malujemy innym kolorem. Bierzemy pędzel. Wszystkie elementy moich puzli są już pomalowane. No to teraz przed nami najtrudniejsza część, bo musimy je wszystkie poukładać na naszej bazie. Ale nie musicie robić tego sami. Proponuję Wam, żebyście zrobili zawody Waszym rodzicom, rodzeństwu, babci, dziadkowi. Przygotujcie sobie stoper, znajdziecie stoper w każdym telefonie komórkowym albo być może macie taki sportowy w domu. I sprawdźcie, kto z Waszej rodziny najszybciej ułoży puzzle tak, żeby wszystkie pasowały i żeby wytłaczanki pokryły się ze sobą. Ja spróbuję ułożyć moje nowo pomalowane puzzle, a Was zachęcam do tego, żebyście tak samo pocięli wytłaczankę, pomalowali ją, przygotowali takie puzzle, a potem zrobili zawody Waszej rodzinie. Powodzenia! Cześć! No i to koniec dzisiejszej szkółkowieści. Zapraszam Was za tydzień na szkółkowieści. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek oczywiście. I mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Cześć!